Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku Stalker Anomalii. Przed nami kolejny spacer po nowych lokalizacjach i poznawanie nowych niebezpieczeństw. Zapraszam do oglądania. Dobra, mój drogi barmanie. Trzeba uzupełnić jakieś zapasy. To ci sprzedam. Ale w zamian manierka i woda. Cyk. Pięknie, dobra. Czyli wygląda na to, że tutaj wszystko jest. 5555 rubli. Na bogato, dobra. Привет, brat. Привет, brat. Dobrze. Teraz tak. Wypadałoby wybrać się tutaj. O! Tutaj możemy. Stalker chciał, żebyś dostarczył pakunek jego przyjacielowi. Nie wiem, co to jest właściwie za miejsce. O, już chyba, kurde, wiem. Jantar. Dobrze. Do martwego miasta. Na dzicz. Na jantar. No musiałbym tutaj jakoś przejść. Tu i dostarczymy mu to i wtedy dotrzemy jeszcze tutaj. Co to jest za miejsce? Limańsk. Doktor, dawny członek grupy Striwoka żyje w samotnie na północno-zachodnim kraju Bagien. Znajdź sposób, by do niego dotrzeć, jeśli chcesz znaleźć Striwoka. Kurde, szkoda, że ty tak daleko jesteś. Ale powiedzmy, możemy to zrobić tak. Ja jestem tu, więc przejdziemy sobie na Jantar, potem przejdziemy sobie na co to jest? Agroprom. Agroprom. I potem już rzut beretem jest tutaj, teoretycznie. No dobra. Czyli pierwsze co? Musimy przejść tutaj te całe anomalie i kierować się na Jantar. Podchodź, stalker. Dla takich jak ty u mnie zawsze jest coś interesujące. Podróż życia. Dobrze, moi drodzy. Podchodź, nie zatrzymuj się. Dodałem i kolejny dodatek, to w sensie modyfikację, to jest FDDA, tak to się nazywa. I on dodaje różne animacje, typu otwarcie plecaka, powiedzmy jakieś jedzenie, coś. Akurat kwestii jedzenia, no dobra, możemy się najeść, zobaczymy. Mogę wam pokazać, o. Proszę. Puszka z pomidorami, czy tam czymkolwiek on to jest, zjadł, zarąbiście. Dostałem również w komentarzach uwagi odnośnie mojej kurtki, że wypadałoby kupić nową, bądź jakiś kombinezon i jakiś hełm, który, no może już w dalszym etapie gry się nie sprawdzić. Tak więc idę się wybrać właśnie do tego tutaj jednego z handlarzy z nadzieją, że uda mi się kupić jakiś troszeczkę lepszy kombinezon. Jak żyjesz? Żyję dobrze. Tylko, że oni tutaj mają wszystko kombinezon. No, zwiększenie udźwigu plus 10. Plus 6. Plus 8, plus 9. Taki kombinezon kosztuje 56 tysięcy, a ja mam niestety okrągłe 5. Więc na razie może nie będę ryzykować, żeby tutaj kupować już od razu. O, bizon. Ktoś potrzebował bizonu. Trochę tej amunicji mam, więc nie będę kupować. Fajnie by było kupić lepszy detektor. Ale kurczę, czy ty masz detektor? Nie, ty nie masz detektora. Co to jest? A, to jest ta kuchenka wielkopalnikowa, czy coś takiego. Brak możliwości montażu celownika ze względu na brak szyny, jaskółczy ogon. Czyli wygląda na to, że muszę znaleźć jakiś
Jakiś nowy karabin, do którego będę mógł zainstalować właśnie celownik. Zaczyna się ściemniać, więc na pewno zaczyna się ściemniać. 8:42, no to co? Wygląda na to, że podróż nocą. Szykuje się podróż nocą. Dobrze, spróbujmy sobie tutaj jakoś przejść. Mógłbym jeszcze do technika podejść. Chociaż w sumie, czy opłaca mi się iść do technika, skoro ja za bardzo części nie mam? No nie, nie opłaca mi się kompletnie. Więc idziemy zrobić to jedno zadanie, przejdziemy potem właśnie przez ten agroprom. Agroprom, tak? No i zobaczymy, co będzie. Zobaczymy. Z tego co pamiętam, ostatnio tutaj było całkiem gorąco z najemnikami. Się strzelałem itp. itd. No chyba nic więcej tutaj nie będzie, nie? Tak mi się wydaje. Zapiszę sobie grę. O kurde. Pijawa gdzieś jest. Jezus, co to jest, kurde? Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck! Co to jest u licha za dym? Gdzie jest cel? Nie widzę celu. Widziałem jakąś postać, ale... Nie wiem, czy to był dobry pomysł, żeby się wybierać po nocach. Co to jest, kurde? Ty, ja mam jakąś schizę czy coś. Ja po prostu widzę zwidy. Ale gdzieś tu jest coś, co te zwidy powoduje. Martwi mnie tamten mutant. Szczęka pijawki. Pijawka psioniczna. Czy może być jeszcze ciekawiej? Na pewno może być ciekawiej, bo ja muszę jeszcze dalej iść. Znowu schizy! Kurde, ja biegnę na czuja, nie? To już z dwojga złego walałem tych najemników. Dobra.
To nie na moje nerwy, więc ja się prześpię. Nie, jakbym miał na przykład możliwość, powiedzmy, zainstalowania latarki do mojego karabinu albo coś, to byłoby zupełnie inaczej. Ale z racji tego, że nie mam ani latarki na hełmie, ani w moim karabinie, to ja sobie po prostu wolę chodzić za dnia. O, może tak. Ciekawi mnie ten czarny dym. Nie wiem, czy czasem twórcy tego czarnego dymu nie inspirowali się serialem Lost, bo tam też był czarny dym i on też potrafił robić kuku. Dobra, jest ten słynny tunel. Słynny bądź niesłynny. Teraz moment. Ja sobie wezmę detektor. Może jakiś artefakt znajdę w międzyczasie. Tylko gdzie on był? Tu. No dobra, nie udało się. Ja sobie nie wyobrażam, jakbym miał tutaj grać z jednym życiem. Ukrywam, że było ciężko, ale dobra, pierwszy artefakt zdobyty dzięki detektorowi. Ledwo wszedłem na teren i już słyszę jakieś kurcze kroki, nie? To już... Albo... Ja mam coś nie tak. Dobra, na wprost. Goniec. Do laboratorium X-16. Może kiedyś. Hello! Zdarowo, drużyście! Ekolog, dzień dobry. Masz coś na sprzedaż? Co ty masz? Paczkę rodzynek i... Smar przemysłowy. Trochę drogi. A jakąś robotę masz? Nie masz. Dobrze. No ja muszę się udać chyba gdzieś tutaj na wprost. Dokładnie. Ej! Moment. Czy mi uciekł cel? Ej, uciekł mi. Ej! Gościu! Czekaj! Kolego, poczekaj, mam dla ciebie paczkę. Jasny gwin. Czemu ty uciekasz? W sensie nie uciekasz, tylko zmieniasz pozycję. O kurde, ale ciśniesz tej. Poczekaj! Hopie! Ach, tu jesteś, kurde, już myślałem, że mi uciekłeś. Dobra, chyba przy wejściu jesteś. No, hej! Masz coś ciekawego? Nie mam. Masz jakąś robotę? Skóra niby olbrzyma. Dobrze. Odezwę się, jak będę miał. Dobra, ty jedz sobie tutaj. Ała! Aż w dupę, kurda, się. Co to jest?
Olej rozpuszczalnik dwójka. O Jezus Maria, co mi się stało? Niebezpieczne poziomy promieniowania psi. Aby przejść dalej, potrzebna jest dodatkowa ochrona. Serio? Serio? Ej, mam dla ciebie to, tą paczkę. Ono tu. O Jezus Maria. Ej! Kurde, ale czepie. Jak bimber. Podejdziesz tu do mnie? Ej, bo ja nie mogę tam do ciebie. Chodź. Ej! No! To ja tu tyle się tułam. No i co? I nie wykonam tego zadania. Bo se postanowił pójść dalej. Zobaczę tą placówkę tutaj. Bo chyba tam był jakiś bunkier ala naukowców. Mam nadzieję, że to jest bunkier naukowców. Dzięki temu... Ojej. Będę mógł tam wejść, zobaczyć. I pewnie najemnicy was pilnują, tak? Hello? Nie, ekolodzy. Kurde, ekolodzy mają własną ten? Własną frakcję bojową? Fajnie, przynajmniej mogę się tutaj przespać. Jest i handlarz. Halo? Przywitaj na naszej... Jakieś interesujące? Gwiazda wieczorna, przyniosły postęp na pracach nad pancerzami dla wojska. Za kilka lat spodziewamy się doprawdy wspaniałych rezultatów. Super, masz jakąś robotę? Prowadzimy badanie nad przemieszczaniem się i zachowaniem mutantów. Oznaczyliśmy w tym celu kilka osobników lokalizatorami, które na bieżąco przesyłają nam dane o ich położeniu i zachowaniu. Niestety od czasu ostatniej emisji coś się popsuło i urządzenia wysyłają nam tylko część informacji. Ściśle mówiąc, jedynie położenie zwierzęcia. Niewiele nam to daje, więc w celu naprawy musimy odzyskać urządzenia. Że się tak wyrażę, manualnie. Poproszę cię zatem o wytropienie oznakowanych mutantów oraz dostarczenie nam wszystkich lokalizatorów. Dobrze, zajmę się tym. Tylko ciekawe, jakiż to... mutanty. Dobra, do tego czasu powinienem dotrzeć na bagna. Ale muszę się upewnić, jak do nich dotrzeć. Aha, za bunkrem. Za bunkrem w lewo. Dobra, chodźmy. Broń przeładujmy, uważajmy oczywiście na emisję. Tutaj różnych adobali. No i na mutanty. Oj, coś czuję, że... Wejście do laboratorium X-16 zbliża się wielkimi krokami. Słyszę kogoś. Znaczy coś. To był dźwięk jakiegoś mutanta. Na pewno to był dźwięk mutanta. Prywiet, brat. Aleś ty rozmowny. Dobra, na wprost. Wychodzisz w zonę, weź ze sobą tylko najpotrzebniejsze rzeczy. No... Ja chyba będę musiał sobie zrobić jakieś przemeblowanie w moim ekwipunku, bo mam rzeczy, których kompletnie nie potrzebuję. No to kurde pakunek tej. No to amunicja, po kiego grzyba bita amunicja tutaj. Młotki, srodki. Dobra. Snorki. Cholera wojskowi.
Serio? To są wojskowi? A, shit. Na wielkie bagna. Dobrze. Szybki zapis i lecimy tam. Nie ma co się cackać. Nie po to mam taki karabin, żeby się... żeby sobie polować na niby psy albo coś. No potrzebuję tą lunetę, kurde, faktycznie, no przydała się luneta. Coś jakoś tak niebezpiecznie otwarty teren jest. Nie no, ja muszę tam zobaczyć, kurde, co tam jest, bo to nie da mi spokoju. Brandy. Łyknij se. Dobra, cofnijmy się do tego tutaj mutanta. Gdzie ja go killnąłem? On gdzieś przy drzewku padł. A, to jest ten, kurde, jak on... Lukers. Nietypowa pamiątka. Ktoś właśnie chciał ogon Lukersa. No i mu to dostarczę. A ja nadal jestem napromieniowany? Ej, nadal jestem napromieniowany, hej. Gdzie jest moja banierka? Pi. Aha! Bo przecież to wydziela promieniowanie. No dobra, to zrobimy tak, że się cofnę. Cofnę się na szybko, oddam tą meduzę i wrócę z powrotem. Chodź tutaj. Zabieraj ode mnie to. Siemka. Siemka. Aby to coś innego mówił, ale... O, kurde, jaki hajsik. 81 tysięcy. Czyli będzie można jakiś już kombinezon kupić. Nice. No i wygląda na to, że mój człowiek, do którego miałem dostarczyć paczkę, umarł. A to nie moja wina, nie trzeba było się tam chować gdzieś, kurde. No ale dzięki temu mogę teraz rozpakować tą paczkę i zobaczyć, co tam w niej takiego jest. Gdzie ona jest? Tutaj. Wypakuj. Papierosy, wódka, kubański cygaro, steampack naukowców, apteczka wojskowa, leki przeciwpromienne. Dobrze. Tylko kurde, ile mi to teraz zajmuje ekwipunku? No nie ma tragedii, dobrze. No dobra. Co teraz? Teraz tylko biegł się tutaj przez bagna i będzie git. Poszło full auto. Coś jeszcze? Huh.
Co to za zrzutka, kurde? Dobra, chyba spokój, ale... Come on! Burza psioniczna, pięknie. Teraz pytanie, czy ja się tutaj mogę schować, nie? I po burzy. Teraz trzeba iść cofnąć się tam i zebrać tych gagatków. Miejmy nadzieję, że te ciała, znaczy ciała mutantów są, leżą cały czas. Bo szkoda byłoby ich teraz nie zebrać. No oczywiście wszystko poznikało. Kurde, tyle amunicji straciłem i nawet nie mam z tego żadnego profitu. No trudno. Trzeba iść dalej. Kto tutaj się tak napierdziela, ty? Halo, co tu się dzieje? Jest tu kto? O, jest. Jak na mnie warczał? Skubany. Słyszę ludzi. Mam nadzieję, że nie są nastawieni jakoś bardzo wrogo. Instytut badawczy. Uff, dobrze. To tyle w dzisiejszym odcinku Stalker Anomalii. Pamiętajcie, aby pozostawić jakąś łapkę w górę, napisać komentarz oraz jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś bądź zrobiłaś, to zasubskrybować mój kanał. Daje mi to kopa motywacyjnego do kolejnych produkcji. Tymczasem trzymajcie się i do następnego.